Szczęść Boże, mieliśmy dzisiaj mówić o zmianach, jakie będą wynikały z prowadzenia progresji, bo można by tak to nazwać, progresji podatkowej ze względu na zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego. Ja tu chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że podatek dochodowy nie jest bynajmniej tym podatkiem, który najbardziej obciąża gospodarstwa domowe. Najdotkliwszym podatkiem, z czego mało kto sobie zdaje sprawę, ponieważ raczej nie prowadzi takich rachunków, jest podatek od towarów i usług, czyli popularnie zwany VAT. To jest ten podatek. Przy każdym zakupie płacimy y, budżetowi państwa należną daninę i często nawet nie mamy świadomości, że to czynimy. Podatek dochodowy natomiast jest to podatek, który w gruncie rzeczy obciąża nasze zarobki, nasze wynagrodzenia. Czyli dochody tak naprawdę z pracy. Im bardziej pracujemy, im wyższe mamy wynagrodzenia, tym słusznie powinniśmy płacić większe podatki, ale też nie można, jak powiedziałam, przedtem za dużo obciążyć tych podatników, którzy lepiej zarabiają, bo jeśli obciążymy ich za dużo, to albo przestaną rejestrować swoją działalność w Polsce, co się już dzieje, albo też po prostu zaczną pracować. Na czarno, prawda? Na czarno w tym sensie, że być może nawet będą mieli jakieś umowy o pracę i udokumentowane źródło dochodów, ale będzie to tam kwota zawsze znacznie niższa od tej, jaką się faktycznie otrzymuje. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo rozpowszechniony system, zwłaszcza w tych małych, średnich przedsiębiorstwach, które inaczej nie podołałyby ciężarowi danin publicznych, jakie wiążą się z kosztami zatrudnienia pracownika. Otóż, jeżeli popatrzymy na podatek dochodowy, to on pełni nie tylko funkcję fiskalną, a więc dostarcza dochodów zarówno budżetowi państwa, jak i budżetom jednostek samorządu terytorialnego na poziomie zwłaszcza gmin i powiatów, ale pełni, pełni również funkcję społeczną bardzo ważną funkcję społeczną, dlatego że jest jak gdyby sposobem na redystrybucję dochodów. Dlatego jest to podatek bardzo trudny pod względem akceptacji zmian społecznych w jego konstrukcji, w jego strukturze. I teraz chciałabym się odwołać troszeczkę do historii. Otóż w 2003 roku, kiedy też sytuacja budżetu nie wyglądała najlepiej, rządy PSL i SLD, albo SLD i PSL, bo właściwie to SLD grało pierwsze skrzypce. Zdecydowały, że trzeba będzie w jakiś sposób dociążyć ludzi właśnie od strony podatku dochodowego. Szczerze mówiąc, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się robi, dlaczego nie podnosi się VAT. Gdybym ja była w sytuacji ministra finansów i miała do zrealizowania bardzo trudne i ambitne programy yy, społeczne, to bym przede wszystkim opodatkowała luksusową konsumpcję i uważałabym, że to jest moje podstawowe źródło dochodów, a więc szukam tam Pieniędzy, gdzie rzeczywiście mogę zebrać ich dużo i stosunkowo łatwo. Zwłaszcza, że w tej chwili mamy zaawansowane prace nad uszczelnianiem poboru tego podatku. Tym niemniej SLD, które nie chciało ruszać vat z sobie tylko wiadomych przyczyn, zaczęło wprowadzać pewne rozwiązania, być może one miały jakieś podłoże ideologiczne, które w gruncie rzeczy niszczyły rodzinę poprzez zmiany w systemie opodatkowania właśnie rodzin. Mianowicie wprowadzono preferencje w podatku dochodowym dla osób samotnie wychowujących dzieci. No pozornie wydawałoby się, że to jest świetne rozwiązanie, no bo tym osobom, które z jakichś tam przyczyn losowych yy, nie mają możliwości stworzenia dziecku pełnej rodziny i muszą same zarobić i na siebie, i na utrzymanie swojego potomstwa, no, trzeba jakoś pomóc. Moim zdaniem to rozwiązanie w gruncie rzeczy wcale nie miało na celu dobra tych osób, tylko to był pierwszy krok w kierunku tej ideologii, która jest dzisiaj propagowana, która się określa jako ideologię gender. Dlatego, że w wyniku zmian polegających na preferencjach podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci wzrost liczby wniosków o separację był ponad dwukrotny. Ponad dwukrotnie, 200% zwiększyły się wnioski o separację rodzin. Czy wszystkie te rodziny faktycznie się rozpadły? Mam nadzieję, że nie. Niestety, nasz czas mija. W związku z tym, jeśli Państwo pozwolą, za tydzień powiem, jak może zadziałać ta zmiana, którą rząd obecnie wprowadził w zakresie kwoty wolnej na polskie rodziny i na program 500. A teraz do usłyszenia, do zobaczenia, Szczęść Boże.